Zobaczcie na mapę, gdzie ja jestem. Przepiękna kraina, stu jezior. Tu spędziłem najlepszy swój okres dojrzewania i wracam do szkoły, żeby nagrać materiał o technikum rybactwa śródlądowego. Przy okazji podziękować uczniom za akcję sprzątania brzegów Warty od źródeł do ujścia. Tutaj uczniowie stworzyli sztab i posprzątali przepiękny odcinek rzeki Warty. Sieraków Wielkopolski, Technikum Rybactwa Śródlądowego. Nie wiem, czy tutaj byliście. Jeżeli ktoś nie był, serdecznie zapraszam, bo to są wielkopolskie Mazury. Przepiękna kraina, niesamowita przyroda, 100 jezior, no i niezwykła szkoła z tradycjami od czasów wojny w zasadzie, przedwojennej. Zapraszam na film. Pierwsza tu płynęła Warta. Razem z Puszczą Nadnatecką, z Jeziorem Lutomskim, Jaroszewskim, 700-letnim dębem, stadzią Gierów. A od 1388 roku Sieraków uzyskał prawa miejskie. Mówiąc o Sierakowie, nie sposób wspomnieć o stadzie Gierów, które funkcjonuje tutaj od 180 lat. Co roku odwiedzają stado tysiące turystów chcących skorzystać z uroków przejażdżki bryczką, jazdy wierzchem czy uczestniczyć w jesiennych biegach świętego Huberta. A od kwietnia 1939 roku powstała pierwsza w Polsce szkoła rybacka, Technikum Rybactwa Śródlądowego, które funkcjonuje do dzisiaj. Wiecie, że szkoła w ogóle powstała dzięki wędkarzom? Tak, to dzięki składkom ta szkoła została wybudowana. Zobaczcie, jakie tradycje posiada Technikum Rybactwa Śródlądowego i Zespół Szkół Rolniczych w Sierakowie. To już 82 lata. Tutaj kamień z ostatniego 14 zjazdu absolwentów. Internat w tle, a my się teraz udajemy do szkoły zobaczyć, co robią uczniowie Technikum Rybactwa Śródlądowego oraz wręczyć im nagrodę za konkurs fotograficzny, który był organizowany podczas ostatniego, szóstego sprzątania brzegu Warty od źródeł do ujścia. To silnie chce, jeśli już nie wszystko, to przynajmniej wiele może. Takie hasło patrona Siły Nowickiego Szkolnego. Idę wręczyć uczniom prezent. Pierwsze miejsce, cudowne zdjęcia z akcji sprzątania brzegu Warty. No i zobaczymy, co robią przyszli rybacy. Ich drodzy, miłośnicy przyrody, może osoby, które będą obsługiwały w przyszłości duże przedsiębiorstwa akwakultury, może to będą osoby, które wyjadą gdzieś za granicę do zarządzania właśnie czy akwakulturą, czy zbiornikami. Zapraszam.
Zapraszam do sali. Dzień dobry. Witam Was kochani serdecznie. Ja mam na imię Sebastian Stachiewicz. Jestem z Fundacji Lepiej. Przyjechałem Wam wręczyć niespodziankę. W zasadzie to już nie jest niespodzianka, bo było ogłoszone na profilu facebookowym. Fanfary. Anatomiczna, słuchajcie, rybka, niech Wam służy. Widzę, że tutaj macie troszeczkę rybek. Poproszę jakiegoś przedstawiciela. Damian akurat kręci to nie będzie. Na ręce składam serdeczne gratulacje za udział w przede wszystkim akcji sprzątania brzegów Warty i w konkursie fotograficznym, podczas którego zdobyliście pierwsze miejsce w głosowaniu internautów, proszę bardzo. To oficjalne podziękowanie dla całego zespołu szkół i zaproszenie na kolejną akcję. Nie wiem, czy będziecie brali udział w tym roku? Tak? Proszę bardzo. Wszystkim Wam serdecznie gratuluję, ale też będę chciał Wam trochę tutaj poprzekazać. Wiem, że macie teraz praktyki w szkole, prawda? Kto powie, że polegają praktyki? W ogóle przedstawcie się. Jestem Bartek. Bartek. Jestem Filip. Filip. Michał. Michał. Właśnie, z jakiej miejscowości? Wrocław. O! Z Krelowa. Jak? Krelowo. 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 Województwo? Wielkopolskie. Wielkopolskie. Ja jestem z Zielonej Góry. Z Gniezna. A jak masz na imię? Igor. Igor z Gniezna. Wojtek z Dębowca. Z Wągrowca? Dębowca. Dębowca. Mateusz z Dopiewa. I Michał Ścianekowa. Z Dopiewa? Tak. Koło Poznania? Tak. To jesteśmy sąsiadami. Ja jestem Skomornik. A to Krelowa też widzimy. I wykładowca? Robert Gremka z Sieraków. Absolwent szkoły? Absolwent szkoły, kończyłem w 91 roku. Proszę bardzo. Znajdujemy się teraz w sieciarni, tak? Sieciarnia była kiedyś, za moich czasów, jeszcze w innym miejscu. A tutaj w tej chwili co robicie? W tej chwili przygotujemy rzeki i montony. Teraz sobie też obliczenia mamy do nich. Budowa rzeki czerwonej. Zobaczcie, w jaki sposób się oblicza rzak. Kto wytłumaczy, o co tu chodzi, bo podejrzewam, że większość widzów nie, totalnie nie wie, co to jest napisane. To przede wszystkim najpierw zaczniemy od tego, co to jest rzak. W zasadzie tu mamy przykład. To, co tutaj stoi, rzaki należą do sprzętu pułapkowego. Dokładnie. Czyli ten sprzęt polega na tym, że ryba wchodzi do tego sprzętu, przechodzi przez szczeliny i potem już z niego wyjść nie może, tak? Sama nazwa sprzęt pułapkowy mówi o tym, że dokładnie ryba w ten wchodzi sposób. W pułapkę. I potem już w zasadzie, jak znajduje się... No nie widać chyba przez te... Jak znajduje się w tej już przestrzeni, wchodzi do coraz węższego miejsca i ona potem już rzadko kiedy jest w stanie tutaj wyjść. Raczej będzie po ściankach bocznych się pływała. Czasami trafi do drugiej gardzieli, jeszcze bardziej zwężonej, po to, żeby tu trafić do tej przestrzeni. Kutel, dobrze? Tak, kutla, albo komora łowna. Komora łowna, którą tutaj rybak z tej strony odwiązuje, żeby wydobyć ryby. Rzak jest o tyle dobrym narzędziem łownym, pułapkowym, ponieważ ryba tutaj się nie dusi. Cały czas jest żywa. Cały czas jest żywa. Można śmiało kontrolować, co się chce łowić. Można wypuszczać ryby, które nie chce się łowić. No i faktycznie nie niszczy, nie psuje jakby ryby. Co jeszcze można powiedzieć o rzaku? Kto powie coś o rzaku? Ja nie chcę Was tutaj wyprzedzać informacjami. Rzak jest złożony z czego? Sam rzak składa się, zaczynając od początku, czyli obręcze metalowe. Dokładnie. Później idziemy
przez gardziel, ewentualnie inni mówią na to serce, przez którą ryba wchodzi do samego żaka. Mhm. Tutaj znajduje się do tego momentu, czyli do łączenia, pierwsza komora. Mhm. Następnie idziemy dalej, drugie gardło, które jest dłuższe od pierwszego i trochę bardziej węższe. Mhm. A tu jest sama druga komora, która jest zdecydowanie dłuższa. Dobra, czyli mamy gardziele, mamy obręcze, mamy tą przestrzeń łowną i brakuje tutaj jeszcze ścianki prowadzącej. Czyli tak jak tutaj widzimy na przykład na górze, nie wiem czy będzie widoczne, będzie widoczne. Chociaż takiego pojedynczego żaczka, o to może ten jest dobry, tutaj dobry eksponat. Albo jeszcze o ten. Chociaż tu jest, nie ma obręczy okrągłych. Też jest bardzo wygodny. Jest skrzydło, które ma co robić? Kto powie? Same skrzydło ma wprowadzać rybę do gardzieli. Wprowadzić ją do samego żaka. Skrzydło, jak ustawiamy żak w jeziorze? Nie mów, kto powie? Skrzydło jest z jakiej strony? Od samego brzegu. Od brzegu, dokładnie. A dlaczego od brzegu? Kto wie? Wyobraźcie sobie, że jesteście rybami. No jeśli ryba pływa na stanie... Nie mów, niech młodsi powiedzą. Śmiało, śmiało. Bo ci się uczą. Jeśli będzie też właśnie na tej płytkiej wodzie. A wyobraźcie sobie, no właśnie, gdzie ryby jest więcej? No na płytkiej wodzie ma więcej pokarmu. Tak? Tak jest, na płytkiej wodzie ma więcej pokarmu. Podróżuje sobie wzdłuż jeziora w zasadzie, tak? I to właśnie napotka tą naszą ściankę. Tak, no to idzie wzdłuż nie i trafia właśnie do rzeczy. Dokładnie tak. Tu mi jest bardzo wygodnie pokazać, chociaż to nie jest typowy żak. Ale natrafia na ściankę i zawsze ryba będzie wchodziła, będzie szła do na głębsze partie jeziora. Natrafia na pierwszą obręcz, która jest w zasadzie zawsze największa, no i znajduje się w żaku. Okej, okay, to tak dla kwestii wyjaśnienia. A jak obliczamy żaka? Tak tylko pobieżnie, bo to nie jest program na to, żeby faktycznie straszyć tutaj przyszłych. Żeby użyć czego najpierw rozrysować, obliczyć, tak żeby się nie pomylić, dokładnie musi być policzone ilości oczek, średnica, długości, żeby to uszyć, musi być projekt zrobiony. Musi być zrobiony projekt. Tak. Czyli zaczynamy generalnie od wielkości... Tak, średnica obręczy, wielkość oczek i też w zależności od połowianych ryb. Nie? Dobiera się wielkości oczek, się dobiera od łowiska i od rodzaju łowionej ryby. Rodzaju łowionej ryby, czyli wielkość oczka tak będzie miała tutaj znaczenie. Tak. Są jeszcze żaki skrzynkowe, prawda? Tak, żaki są, w ogóle sprzęt pułapkowy jest, można kombinować, tak? To jest klatka łowna i teraz można doszywać jedną ściankę, można doszyć, tak, tutaj jest kozak, który łowi węgorza, są doszyte trzy klatki. Zobaczcie. Tak, są kombinacje ścianek głownych, żaki skrzynkowe, które są większymi żakami, które są, mają o wiele większe ściany, większe żaki. Same klatki łowne obręczy mogą dochodzić do 1,5 metra wysokości. Także to można kombinować, tak? Ale zasada budowy zawsze jest taka sama. Dokładnie tak. Okej. Okay. Jakie jeszcze sieci rozróżniamy, słuchajcie? O jakich sieciach jeszcze możecie powiedzieć? Wontony. Wontony. Co to za sieć wonton? To jest sieć. No. No, zaplątuje się siatkę. Wniosek ma taki, że jeśli się złapiemy, to ryba będzie pokaleczona. Dokładnie tak. Czyli wontony wstawiamy... Na głębszą wodę. Możemy na głębszą, na głębszą wodę. Też w zależności od gatunków. Ja teraz kręciłem akurat film o sielawie. W zasadzie głównie ryba, która jest łowiona na wonton. No i podstawą takiego rybaka, czy zarządcy na przykład danego zbiornika, co jest w przypadku wontonów najważniejsze? No, żeby wstawić ją i podnieść. No łódź trzeba mieć, tak, dokładnie. No praktykę, doświadczenie i tak dalej. Spoko. Ale żeby ta ryba jeszcze była świeża, albo wręcz żywa, to różnica między wontonem a żakiem w pracy polega na tym, że wonton podnosi się... No to jakiś dzień, bo można, ale żak może stać też. Tak, żak może stać jakby z dwa dni, w zależności jaka jest temperatura, bo wiadomo, że latem
trzeba go szybciej sprawdzić. Natomiast wąton faktycznie podnosimy bardzo szybko ze względu na to, żeby ryba, która wejdzie, powiedzmy sobie, a nie chcemy tej ryby, tak jak przy sielawówkach czasami może wejść okoń, to żeby go uwolnić. Sielawę akurat się łowi, jak jest temperatura niska, prawda? Więc nie ma takiego jeszcze niebezpieczeństwa. Natomiast też o tym mówię, bo innym, na przykład wędkarzom, jakby się wydaje, że te sieci sobie tak siedzą, leżą, łowią i jak tam podpływamy, no to mnóstwo ryb jest już niezdatnych do spożycia, to już może przesadzam, bo dalej jest to ryba świeża, ale niezdatnych do wypuszczenia. Dobra. Zobaczcie, to jest kleszczka. Nawinięta jest na nią przędza. Rozmiar zależy, grubość przędzy zależy od sieci, którą jakby naprawiamy. I teraz co robisz? Szyję klin do rzaka, który wcześniej wycięliśmy. Okej. Okay. Czyli zwężasz jakby powierzchnię, tak? Tak jest. Objętość... Co to jest za sposób, bo ja już nie pamiętam? Nazwy sposobu nie pamiętam. Ty pamiętasz? Nie. Na okrętkę. Przypomniało mi się, ale... I tutaj robicie co? To samo, tak? To samo. Tak. Ostatnie praktyki. Kleszczkę sami robiliście, czy widzę, jeszcze, że macie takie gotowe? Nie mieliśmy możliwości zrobienia samego. My wychodziliśmy ten do Puszczy Noteckiej sobie z... Czarny bez, tak, z bzu. Akurat nie wychodzi. Z bzu nie mam. O, fajna pamiątka by była, co? Pokażcie, no właśnie. Ten ruch jest istotny. I zacisnąć. I jak mnie Olek Ciszak uczył, tak jest, ważne jest, żeby na tym węźle dokładnie zacisnąć. A ty tutaj, o! Zarabiam oczka. Fajna robótka. W zależności od... Czyli dorabiasz oczka. Tak. W zależności od wielkości samej dziury, tutaj jest jeszcze mała, to mogę to zarabiać ręcznie, natomiast przy większych dziurach po prostu, tak jak tutaj, używa się wyciętych kawałków sieci, które się wszywa. Łączy się, nie? Pasuje, ale zrób parę oczek, bo przypomina mi się, z tej strony może podejdę. Ty już jesteś w której klasie? Ja jestem akurat w klasie maturalnej już. Czwarta klasa. I masz dosyć już tej szkoły? Nie. Na pewno jeśli chodzi o sam wybór, nie zmieniłbym tego, bo jednak to jest cały czas moja pasja i wieczny rozwój w tym kierunku. Dlaczego wybrałeś tę szkołę? Zaczęło się od wędkarstwa. Później w samej szkole już bardziej skupiłem się na samej hodowli, na akwarystyce. I wciągnęło mnie to zdecydowanie bardziej. Natomiast wędkarstwa nie odpuszczam cały czas. Rozumiem. Ale co, rodzice mają na przykład jakieś gospodarstwo, czy... Jeśli chodzi o mnie, to tutaj rodzina totalnie niezwiązana z rybactwem. No to tak jak u mnie. Też poszedłem do szkoły z pasji. Tak. Ja w sumie może zacznę od początku, bo miłością do ryb zaraził mnie tata. Okej. Okay. No i jakoś tak przeszło, że zacząłem interesować się akwarystyką, później właśnie tą całą hodowlą. No i postanowiłem, jak już mieszkałem na miejscu, że w sumie pójdę do tej szkoły. Mm-hmm. No i też się dowiaduję bardzo ciekawych rzeczy, także no. Rodzice mają gospodarstwo i tak dalej, czy po prostu stricte z pasji? Raz. Ktoś wie, co chce robić po szkole na przykład z was? No ja mniej więcej wiem, chcę założyć jakby własną działalność gospodarczą, stawy już, które są w gotowości do budowania. Mhm. Które już są jakby w gotowości do budowania, są jeszcze tam końcówki, jeżeli chodzi o dokumenty wszystkie i tak. I później jakieś prowadzić właśnie też nauki na tych stawach, czy jakieś tam właśnie spotkania nad wodą. Jakieś to będą stawy stricte hodowlane? Będą i hodowlane będą i będą stawy sportowe. Tylko czyli łowisko będzie? Na zawody. O, nawet na zawody. Tak. Proszę. A ty dlaczego wybrałeś tę szkołę? Ja akurat przez moje hobby, wędkarstwo. Jest to bardzo powiązane akurat z tym szkoła, więc idealnie. Podoba wam się sielaków? Tak. Już
Piękna miejsce. No dojrzewałem tutaj. Nie wiem, czy jest lepsze miejsce na dojrzewanie, chociaż... W końcu kraina stu jezior. Kraina stu jezior, dokładnie. A ty dlaczego wybrałeś tę szkołę? Pod wędkarstwo. Też. A ktoś z was ma jakąś inną decyzję podjął, że nie ze względu na wędkarstwo, tylko rodzice mają na przykład gospodarstwo? Słucham? Nie. U mnie w klasie przynajmniej, no z nami go dzisiaj nie ma, ale jeden znajomy ma właśnie wujka, który pracuje na dobie. Aha. I gra, akurat. O! Tak, jest tutaj siostrzenie z Igla? Tak. O, pozdrawiamy Maxów wszystkich. Ja pamiętam Igla. Jak ciągnęliśmy Niewód, to gdzie jest... Tu nawet można pokazać. Niewodówka, tak. Łódź niewodowa. Tu jest taki sad na ryby. Pamiętam w pierwszej klasie, jak rybak kazał mi wylewać stąd wodę. Pan Krzyśkowiak i wylewałem. Ale jest takie urządzenie jak kołowrót. Łódź się mocuje do brzegu po rozprowadzeniu całego oczywiście niewodu, a potem linami ciągnie się potężne skrzydła i całą matnię niewodową. No i to jest urządzenie, do którego czterech chłopa potrzeba. Jeden trzyma za jeden koniec, podają sobie te dwa końce i tutaj kolejne dwie osoby są potrzebne, żeby 150 metrów skrzydła plus jadro, plus czasami, znaczy nie jadro, tylko matnia, plus czasami z pół tony na przykład ryb ciągną do brzegu. Te łódki się potem ze sobą już łączą. Na początku jest taka dosyć duża przestrzeń, żeby całą tą toń obłowić. No i Max, jako na jednej łodzi było czterech, a na drugiej stronie był jeden Max i sobie jeszcze opierał o biodro ten patyk, no drąg od kołowrotu, a w drugiej ręce jadł kanapkę. To tak pozdrawiamy Maxa. A tutaj co mamy? No to jest ogólnie taśma i służy, jeśli widzę, do transportu. I służy do transportu ryb, znaczy do transportowania. Wszystko widzę. W zasadzie do, na przykład jak jest odłów, prawda, i tutaj mamy, no na stawach można używać tego, prawda? W Miliszu powszechna rzecz, no my nie mieliśmy akurat praktyk w szkole, gdzie można by było takie coś zastosować. Można by było, ale nie było takiego urządzenia. Wsadza się ryby z odłowu, ryby... Do zbiornika. Czy do zbiornika, czy do jakby transportu. Jak pokażemy preparaty ryb, to pewnie nas zastrzelą. Ale to są preparaty służące do nauki. Też sami to robicie? Tak? Preparujecie ryby? Tak. Zaczynasz od głów, a następny na drodze jest preparacja całej szkieletu. Ja pamiętam, jak miałem wszystkie chrząstki i kości głowy karpia przygotować i nauczyć się po łacinie. Też to mieliście? Było. W pierwszej klasie chyba bodajże. Tak. Mieliście? Taki temat? Tak. Kuchnia cała śmierdziała rybą. Matka chciała mnie wyrzucić stamtąd. No w internacie to... I kleiłem. A jest tu taki w ogóle preparat gdzieś? Było. Ale kojarzę, że co chodzi, nie? Tak. Było. A murek? To też, tak? Lin. Tu jest szczupaczek, sandaczek. Coś ładnie zrobione. Stara plansza, ale bardzo istotna. Typy łusek, ryby. Cykloidalna występuje przeważnie u karpiowatych. Ktynoidalna występuje u konia, u sandacza. Bardzo taka łuska, która jest zagłębiona w rybie. Mocno osadzona w skórze. Dokładnie. Taki ma kształt.
Gano i Dalny już nie pamiętam. To jest głównie u Jesiotrów. U Jesiotrów, nie? Tak, jako tarczki. I Plaktoidalna, tak zwana zębowa, gdzie występuje? No z tego co ja wiem, to u rekinów. U rekinów. Proszę bardzo. Aparat Webera. Narządy wewnętrzne. Nie mieli słojów, także możesz im wybaczyć. Zobaczcie. Słój Weissa, podstawowy element wylęgarni. Ty możesz powiedzieć. Tak, możesz. Dobra, to ja nie gadam. Sam słój Weissa głównie, no tak, ten składają się z szkła. Tutaj jak widzimy gumowa obejma, gdzie dalej idą węże i woda jest odprowadzana, doprowadzana do całego słoja od dołu. Górą natomiast już wylatuje woda, która jest, powiedzmy, zużyta. Nadmiar wody, która, znaczy nadmiar. W zasadzie słój Weissa jest po to, żeby woda przez niego przepływała, prawda? Tak. Po co ma przepływać ta woda? Żeby głównie natlenić ikrę w niej przebywającą. Dokładnie tak. Tutaj akurat w tym przypadku nie widać, ale zawsze na samym dole jest umieszczony grzybek, który uniemożliwia samej ikrze wpłynięciu w przypadku na przykład wyłączenia dopływu wody na jakiś moment, żeby dokładnie nie wpłynęła do rur i została w słoju. Przy jakiejś awarii albo faktycznie przy jakimś tam niemieckim ciśnieniu wody itd., itd. Na początku się daje duże ciśnienie. Nie wiem, czy oglądaliście filmy o Sielawie, czy o Szczupakach? Tak, tam jest akurat też to ładnie pokazane. Cyrkuluje. No trzeba też się rozkleić, są też specjalne preparaty do rozklejania ikry i tak dalej. Ale chodzi o to, żeby ikra tutaj cyrkulowała, żeby do każdego ziarenka dostał się tlen. No i to ziarno przeżyło i wylęgło się z niego. Wylęk. Dokładnie tak. Potem się już zmniejsza to ciśnienie, dokładnie, żeby sobie już... No i w trakcie, wiadomo, ikra, która obumarła, musimy ją usuwać, żeby nie przypadkiem zaczął nam występować grzyb. Dokładnie tak, żeby nie przeszło, żeby nie gniła kolejna ikra i tak dalej. Czyli cały czas trzeba kontrolować i te obumarłe, czy osłonki, czy ziarenka faktycznie usuwać. O tyle to jest proste, że one faktycznie zawsze są lżejsze i wypływają. W zasadzie kupę czasu wymyślony słój do dzisiejszego dnia funkcjonuje w wielu gospodarstwach. Super. Zobaczcie, tu jeszcze są modele grobli, reksy czy garminy. Co byśmy chcieli powiedzieć osobom, które zastanawiają się nad wyborem szkoły? Dlaczego warto by było na przykład wybrać tą szkołę, waszym zdaniem? Jeśli ktoś na przykład się interesuje rybami, zawsze może przyjść do tej szkoły. Nawet jeśli w rodzinie nikogo nie ma, kto ma gospodarstwo rybackie, więc jest na przeszkodzie, żeby na przykład poszedł na studia, został ichtiologię i dalej się kształcił. To jest chyba taki główny powód. Jakie macie przedmioty? Przedmioty zaczynając od pierwszej klasy to jest. I teraz wypadło mi z głowy, bo już 3 lata. Biologiczne. No macie biologię, chemię, chemię oczywiście, tak, macie, tak? To są, no, podstawy ogólne, a jeśli chodzi o zawodowe, no to biologiczne podstawy rybactwa, gdzie na pierwszych lekcjach zaczynamy od uczenia się samych podstaw, czyli wody, biologię ryb. W następnych klasach dochodzi nam rybactwo stałowe, gdzie uczymy się samej hodowli karpia, pstrąga, czy każdej innej ryby, która występuje i jest hodowana w Polsce. Następnie jest rybactwo jeziorowe i rzeczne, gdzie uczymy się o jeziorach, typach jezior, o rzekach w Polsce, które występują, o rybach, które też w nich przebywają i też gospodarce na tych wodach. Potem dochodzi hydrotechnika na przykład, hydrotechnika, prawda? Gdzie na przykład, tak jak tutaj stoi model grobli na stawach, którą też... Podajcie, bo światło kręcę.
której też uczymy się, jak ona jest złożona. Czyli tutaj mamy skarpę odwodną, skarpę odpowietrzną, rów obok stawu i tutaj akurat w trakcie nam zginęła, ale jest dusza. Dusza grobli, która najczęściej jest zbudowana z gliny albo z jakiegoś nieprzepuszczalnego materiału, żeby woda zostawała w stawie, a nie odpływała. Dokładnie. I co jeszcze, co chcę się powiedzieć osobom, które tutaj chciałyby albo się zastanawiają, czy przyjść? Warto tutaj przychodzić, słuchajcie, do tej szkoły? Myślę, że warto. Dlaczego warto? Jest internat. Jedzenie dobre w internacie? Na stołówce? Nie macie rozpirów? Ja jadłem rozpiry. Jak to się tam trafi? Fala jest w internacie? Nie ma kto robić fali. No ryb jest mało z różnych przyczyn. Generalnie po pierwsze to też środowisko i zanieczyszczenie środowiska. Po drugie, no faktycznie gospodarkę no, mamy taką trochę polską generalnie. Mówię o takich zwyczajach w miejscach, gdzie zarządzane powinno, że sposób zarządzania tymi wodami powinien być zupełnie innym. Ja na przykład powiem coś odważnego. W tej chwili, jak ja bym był, przypuśćmy, nie wiem, nie ma takiej osoby nawet, ale jakimś generalnym zarządcą Polskiego Związku Wędkarskiego, to bym zamknął na 2 lata zbiorniki, na przykład. To są trudne decyzje. Ale żaden gospodarz, pewnie też wy również, jakbyście mieli swoje jezioro czy swój staw i chcielibyście wzmocnić populację, chcielibyście, żeby ta ryba była jeszcze mocniejsza, większa, żeby było jej więcej, żeby zobaczyć, co natura też ma do powiedzenia, bo to jest istotne. Nie można sobie w zbiorniku przyszkarpiowym wpuszczać mnóstwo sandacza, czy też pstrąga, czy też innych na przykład gatunków ryb. Dany zbiornik musi przede wszystkim mieć tą wydajność swoją, pokarmową, prawda? I to od tego w ogóle jakby wychodzimy. Jedną rzecz gdzieś opowiem ciekawego, ze mną też chodził Grzesiu Koza. No byłem u Grzesia na Szczupaku właśnie. On zrobił rzecz bardzo ciekawą, bo on wrócił do gospodarki, która była kiedyś przez ciągnięcie niewodem. Tak. Ja rozmawiałem. Bo MOK sobie zdaje sprawę, że ciągnięcie niewodem powoduje zmniejszanie się eutrofizacji zbiornika. Ja też tak uważam. Nie? I on ciągnąc niewodem zwiększył wydajności niesamowicie. Ja też tak uważam. Nie? Głównym ta też. Woda staje się bardziej wydajna. Słuchajcie, mamy najmłodsze jezioro na świecie w zasadzie, prawda? I ten lodowiec poszedł tak jak tam teraz został powyżej Skandynawii. W zasadzie z całą Skandynawią mamy dokładnie tego samego wieku jeziora. U nas niestety jest dużo mniej ryb niż u nich. Owszem, ten obszar jest też większy. Natomiast jeziora nasze się jak najszybciej eutrofizują, ale też jak najszybciej w procesie takim geologicznym umierają po prostu. Zanikają. Zanikają, tak. W ciągu ostatnich 100 lat zniknęło z mapy Polski 2000 jezior. 2000 jezior. Zostało około 4000. Oczywiście tych większych i tak dalej. Normalnym jest, że te pół milimetra do milimetra osadów dennych w naturalny sposób zawsze będą. My jako ludzie przeszliśmy ten proces eutrofizacji 50 razy, więc jest tych osadów mnóstwo. I teraz wracając właśnie do sposobu, o którym tu powiedział wychowawca, słuchajcie, osady denne powodują, że nie ma tlenu, wiecie o tym, prawda? Nie ma, zaczyna zubożyć całe dno, nie ma mikroorganizmów, skorupiaków, pojawia się siarkowodór, amoniak, dokładnie, szelawa, już nie ma się gdzie trzeć, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. 8 metrów, oligotroficzne jezioro, takie głębsze i na 6-8 metrach my wyciągamy sieć, gdzie była cała czarna, widzieliście na filmie, na YouTubie? Niesamowicie mnie to jakby zaskoczyło. I teraz
Ktoś powie, że niewód jest siecią, która faktycznie, nie wiem, niszczy dno i tak dalej, nie jest taką siecią do zrównoważonego połowu. No bardzo też uważałem, że ciągnąc niewodem wyciągamy wszystkie ryby, które są w jeziorze. Wyciągamy tą toń faktycznie z tymi gatunkami, które będą w danej toni. Ale to, co my z nimi zrobimy, to my decydujemy na brzegu. Tak, ale no, ludzie nie widząc tego od razu myślą, że jeśli zostało to wyjęte z wody, to od razu to znika. Tak samo w sytuacji na przykład jak poławia się ryby na tarło. Mhm. No, głównie tak jak były u pana filmy z Grzegorzem Kozą o szczupaku. Tak. Że ludzie od razu, bardzo dużo komentarzy widziałem, sądzi, że jeśli ta ryba jest poławiona na tarło sztuczne, to ona nie wraca do wody, że ona automatycznie jest sprzedawana, zjedzona. Mhm. Co jest w większości rzeczy nieprawdą. Są gospodarstwa niestety, które no, do dzisiejszego dnia po prostu uważają to za, nie wiem, nazwę to łatwy łup. Totalnie nieuzasadnione jest to w żaden sposób, bo a, ani ta ryba nie jest zdrowa, w sensie tam nie ma żadnych wartości odżywczych w zasadzie. Ryba, która idzie na tarło, całą energię, wszystkie te mikroelementy itd., itd. łoży w gamety, w powstanie nowego życia. To tak samo jak my. No, nierzadko jest kobieta w ciąży i mówi się o całą swoją urodę przekazała dziecku i tak dalej, tak dalej, nie? Że zeszło z niej, no tak, organizm całą swoją energię w zasadzie, no większość zdecydowaną, on trochę sobie zostawia, przekazuje w gamety, więc ta ryba nie ma żadnej wartości, zwłaszcza szczupak, no ale mimo tego ktoś z chęci zysku takiego krótkotrwałego faktycznie jeszcze gdzieś tam wyciąga. Ale wracając do tego niewodu i wtedy co się dzieje, taki niewód tym dolnym, no może tutaj na podstawie tego, o, przystawy, podobna konstrukcja bardzo, czyli to skrzydło będzie po dnie jakby troszeczkę szurało, czasami się jeszcze tutaj zawiesza wiechy takie z igliwia i to, że się wzruszy te, nawet jeżeli kilka centymetrów, jeżeli ktoś ma mało osadów dennych, bo to w tej chwili to są metry, nawet jeżeli ktoś ma tych kilka centymetrów tych osadów dennych, to on wtedy je zbierze. Co się wtedy powstaje? Upłyniają się gazy na bieżąco. Nie ma takiej bomby, która była 2 lata temu w Sławie. 20 lat pracowała mleczarnia, potem ją zamknęli. Wszystko było spoko, woda się oczyściła i tak dalej, ale te osady zostały tam. I po prostu te gazy, jakby można było tak sobie wyobrazić w takim patologicznym rozumieniu, zaczęły tak no, pęcznieć, narastać i w końcu ta bańka tych gazów jakby wydostała się na tę powierzchnię i tak jak wiatr był, tak cała ta, wszystkie te gazy na brzeg akurat plażowy, gdzie no, Sława tam słynie z turystyki, potraktowały wszystkie ryby, które w zasadzie te wszystkie, które były w trzcinach, usnęły i był duży wysyp. A tak takie zadbanie o to dno, oczywiście są też różne metody, ale niewód wbrew pozorom jest chyba najtańszym i najlepszym sposobem, żeby te osady denne ściągnąć, wzruszyć. Wtedy zaczyna tam powstawać życie, mikroorganizmy, małe rybki tam są, za małymi idą duże. U Grzesia kozy wędkarze pukają do niego i się pytają, kiedy on zacznie łowić na jesień, bo oni chcą naleszcza wystartować. I faktycznie jak on przejedzie toń, nawet można otworzyć sobie ten kutel, żeby nie łowić tej ryby. Ale uważam, że dzisiaj praktykowanie samego wzruszania dna jest koniecznością, żeby... Sama uprawa ziemi, nie? Tak jest. Uprawa ziemi. Nikt nie uprawia, zarośnie, zdziczeje, nie ma nic. Tak. Nikt tam w tej chwili nie orze, nie? Nie rekultywuje i tak dalej. Stawy o tyle są fajne, że można spuścić. Tak, jechać ciągnikiem. Można uprawiać. Tak jest. Może nie wszyscy wiedzą, ale stawy trzeba nawozić i tak dalej. Stawy uprawiamy praktycznie tak samo jak pole, czyli jest nawożenie mineralne, jest nawożenie organiczne, jest wapnowanie. Przeprowadzamy praktycznie te same zabiegi, które wykonujemy na gruntach ornych, czyli praktycznie gospodarka na stawie, który możemy osuszyć, gdzie możemy wjechać sprzętem rolniczym. Dokładnie nie różni się niczym od tego, co mamy na polu, gdzie mamy na przykład posiane zboże i tak dalej.
warto zadbać o dno całe, prawda? Oczywiście, to dno, zadbanie o dna, czyli ta wysoka kultura stawu powoduje też to, że mamy tam większy rozwój organizmów naturalnych, które stanowią podstawowy pokarm ryb, tak? A my je tylko dokarmiamy, powiedzmy, stosując tam dodatkowo paszę czy granulaty. Czyli jak dbamy, tak będziemy mieli. Jeszcze przed zalaniem takich stawów warto nawozić obornikiem kurzym, z tego co pamiętam. Po to, żeby mnóstwo rozwilitek powstało zalaniem, prawda? Znaczy już przed puszczeniem wylęgu, który właśnie się karmi naturalnym pokarmem. Super. Super. Cieszę się, że jeszcze jest kierunek rybactwa śródlądowego w szkole. Mam nadzieję, że wy się też cieszycie. No, mamy nadzieję, że w tym roku, w tym roku nowym szkolnym we wrześniu otworzymy kolejną klasę, bo na pewno i my, i ja jako z kolegami z czwartej klasy pracujemy bardzo dużo nad tym, żeby promocja była naprawdę na całą Polskę i dużo osób to zobaczyło. Ja jakbym nie wziął gazety ogólnopolskiej do ręki, tata mi w ostatnim momencie jakby pokazał, chciałem iść do technikum leśniczego Dominicza, to nie przeszedłbym tutaj. W ostatnim momencie zmieniłem decyzję i... No, na przykład u mnie też decyzja była bardzo szybko, bo przypadkiem przeglądając Facebooka zobaczyłem reklamę szkoły, plakat i się zainteresowałem tym bardziej niż wcześniej, bo nie miałem nawet świadomości, że tylko 130 km ode mnie istnieje w ogóle taka szkoła. Od słowa do słowa, a po tygodniu ja już byłem tutaj zobaczyć szkołę. No to ja tak generalnie tak samo, ale w ostatnim momencie jakby już miałem jechać na egzaminy do technikum leśnego, a tu przyjechałem. Też były jeszcze egzaminy, w tej chwili są? Egzaminy, żeby się dostać do szkoły? Nie. Wtedy były egzaminy. Tak, wtedy były egzaminy. Ja musiałem zdawać, przyjechałem tutaj zdawać, nie wiem czy pisemne, ustne na pewno, egzaminy, żeby się dostać do szkoły. W mojej klasie, słuchajcie, było 42 osoby. W pierwszej klasie. Nas zatrzymało chyba 39 w pierwszej klasie. No. Tak, jest. Nas zatrzymało 34, skończyło nas 22. Zadowoleni jesteście, że tu jesteście? Tak, zadowoleni. Ja też jak miał wybrać szkołę, słuchajcie, wybrałbym jeszcze raz technikum rybackie w Sierakowie. Także zapraszamy wszystkich. Znaczy, wszyscy jesteście wędkarzami, słuchajcie? Tak. Wszyscy. Czyli zanim tu trafiliście, interesowaliście się biologią, rybami, ekosystemem, etc., etc. Na pewno nie w takiej ilości, jaką dostaliśmy tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o wiedzę. Bo no, pewnie większość wędkarzy, tak jak i my, interesowaliśmy głównie się rybami, żeby je złowić. Aha. A większa informacja, jak one wyglądają, ich cechy morfologiczne, gdzie się trą, skąd występują. Co jedzą. Co jedzą. Jak wygląda ich dorastanie, powiedzmy. Większość wiedzy pewnie byśmy się nie dowiedzieli, gdybyśmy nie przyszli tutaj do szkoły. A duża ilość wiedzy, którą tutaj zdobyliśmy, na pewno możemy wykorzystać już nad wodą, będąc na samych rybach. Bo na przykład po praktykach jeziorowych, my stawiając pułapki, narzędzia, musimy wiedzieć, gdzie ta ryba przebywa. Czyli możemy tą wiedzę użyć, na przykład będąc na rybach. Nie, że przyjeżdżamy nad jezioro i my, że pokazujemy ręką i tu pojedziemy na ryby. My po prostu patrząc na jezioro, wiedząc na przykład po mapie batymetrycznej, możemy powiedzieć, że tu możemy pojechać na leszcza, bo tutaj będzie w tej porze roku będzie stał. Tu pojedziemy na płoć, tam na sielawę. Może nie na sielawę, bo jednak na wędkę się nie łapie. Ale okej, okay, ale tak. Czasami się zdarza, bo na przykład historie już były, że pod lodem opali. Ale tak samo i z innymi rybami, z sandaczem, szczupakiem. Też wiemy jako wędkarze jako rybacy, wiemy na przykład, kiedy tych ryb lepiej nie łapać. Bo mają na przykład tarło. Bardzo ważna rzecz, bo faktycznie innym się wydaje, że ryba, kto tak wstawi sieć, co wpadnie, to wpadnie i tak dalej, tak dalej. Nie, dzisiaj można faktycznie selektywnie. Tak, bardzo selektywnie. Przy samym żaku, no tą rybę, którą nie chcemy, możemy po prostu wypuścić. A przy na przykład już wątonach, wątony mają różne oczka. Czyli łowiąc płoć możemy sobie wziąć wąton, który ma oczko 45 mm. Przy
Duża płeć bardzo. A na przykład przy samej sielawie to jest oczko 20-22 mm, a przy leszczu 70. Krótko mówiąc, w zależności od tego, jaką rybę rybak chce pozyskać, to taką zastosuje, powiedzmy sobie, sieć, tak, czy też rodzaj oczka i tak dalej, tak dalej. Nie złowi, no, zdarza się tam jakiś tam przyłów i tak dalej w niektórych tam sieciach pułapkowych, tak, natomiast nie jest to loteria, nie? Nie jest. I tak samo z wędkarskiego punktu widzenia nie jest to loteria, bo tak jak tutaj Damian powiedział, bardzo ważną jakby rzecz, można przecież po kwitnięciu roślin określić, która ryba się w tym momencie trze. I na podstawie tego wyciągnąć informacje i wnioski dotyczące, aha, no to jak się trze ta, no to pokarm dla niej będzie taki, albo pokarm dla zaraz po tarle, inne ryby będą szukały larw właśnie tej ryby, która się trze. Jest tarło szczupaka, a po samym tarle szczupaka jest tarło płoci. Tak. Żeby ten szczupak miał co wylęk, do dokładnie. Jak już dorośnie do takiej formy, gdzie będzie jadł inne mniejsze rybki, wylęk, wtedy tarło ma płotka i jest zdecydowanie głównym pokarmem szczupaka. Tak jest. Wszystko w przyrodzie jakby wiąże się. Wszystko ma jakieś znaczenie. One się porozumiewają, tak, ze sobą w każdym bądź razie. Ryby mają głos? Dla nas na pewno. No, a dla was? No też. Ale nie, teraz pytanie, nie wiem, czy pan spytnie, czy nie. Czy ryby mają głos? Nie. Mają. Ryby się porozumiewają między sobą. Już dzisiaj są urządzenia, które śmiało można wykorzystać, badając częstotliwości, na której się porozumiewają. Więcej jest przypadków oczywiście w morzu i w oceanie, gdzie w samym oceanie w zasadzie jest więcej dźwięków niż u nas na Ziemi. No, w oceanie więcej dźwięków jest wydobywanych przez organizmy niż przez organizmy. Czyli tutaj macie teraz zajęcia praktyczne z sieciarstwa, tak? Z obliczania sieci, stworzenia ich, z rodzajów różnego rodzaju, po co one są, prawda? Ale też jeszcze macie innego rodzaju praktyki, tak? Praktyki no w terenie. Co to są za praktyki, opowiedz? Ja też byłem na kilku takich praktykach. Jeśli wygląda tak to u nas, że 4 dni w tygodniu mamy normalnie zajęcia w szkole, czyli zajęcia z przedmiotów ogólnych i zawodowych, tak jak tutaj teraz, w tej klasie akurat, a jeden dzień w tygodniu zawsze jeździmy na gospodarstwa tutaj okoliczne, czy w Sierakowie, czy też w Izdebnie. Tam już typowe praktyki, gdzie jesteśmy nad wodą, pracujemy z rybami, przy samej hodowli, tarle i ogólnych zabiegach, które występują na stawie. Czyli widzimy to od razu. Z praktycznego punktu widzenia. Tak. Ale potem, jeszcze jak skończycie jakby szkołę, uczycie się w szkole do kiedy? Zajęcia w szkole mamy do końca maja. Tam dokładnie to jest 4-5 maja, gdzie normalnie byśmy kończyli w czerwcu, to mamy ten miesiąc na praktyki letnie tak zwane, gdzie jeździmy do gospodarstw w Polsce. Na przykład w drugiej klasie mamy mieć praktyki typowo stawowe, gdzie jeździmy na gospodarstwa karpiowe, pstrągowe, na stawach. A w trzeciej klasie natomiast już mamy praktyki jeziorowe, gdzie pracujemy nawet na jeziorach. Tak jak na przykład w moim przypadku na praktyki stawowe jechałem, będąc z Zielonej Góry, jechałem do Dolnośląskiego. Znajomi z Gdańska byli tutaj w Sierakowie na praktykach, a na praktyki jeziorowe byłem już w swoich okolicach akurat, bo niedaleko z Wolszynu na pięknym jeziorze Sielaborze. O, ja byłem na praktykach w Miliczu, w Czaplinku, w Jeziorsku. I chyba tyle. Nie pamiętam jeszcze gdzie. Ja oprócz praktykum na pewno dolnośląskie byłem, gdzie byłem na gospodarstwie stawowym, które kiedyś było gospodarstwem państwowym. 600 hektarów samych stawów, do tego pola. Na praktykach jeszcze byłem na jeziorowych, no to tak jak mówiłem, w Wolszyniu. Miałem okazję być w Pile na gospodarstwie pstrągowym. W Koninie byłem akurat na tarle jesiotra. O. Miałem okazję zobaczyć to, jak to wygląda naprawdę, a nie tylko na filmach. Super. Bardziej was interesują, słuchajcie, praktyki stawowe czy jeziorowe? Chyba stawowe. To i to. O!
Mnie bardziej interesowało jezioro, bo chociaż na stawach też, no w Milicz jest tak przepiękny, że w zasadzie tam się dzieje też mnóstwo i ten czaplinic i tak dalej. Wszystko wiadomo, zależy od kwestii, którą robimy, bo czy na jeziorze, czy na stawach, bardzo ważną kwestią jest Tarło, gdzie mi się to bardzo, bardzo podoba. No i też, tak jak mi to nauczyciel powiada, bo już bym zapomniał, oprócz praktyk w tygodniu, gdzie mamy w szkole praktyk letnich, wyjeżdżamy na praktyki tygodniowe do Czech, gdzie widzimy jak dowodniam dokładnie, gdzie też jest szkoła rybacka. Przynajmniej w porównaniu do nas zdecydowanie większa. Najstarsza w Europie. Najstarsza szkoła w Europie, tak, z tradycjami. Widzimy jak to wygląda u nich gospodarka rybacka w Czechach. Tym bardziej, że oni głównie są tam nastawieni na produkcję typowo stawową, tak? I mamy taką wymianę, że oni do nas bardziej na jeziora przyjeżdżali, a my tam do nich jechaliśmy po prostu, jeżeli chodzi o tą hodowlę karpia, bo tam po prostu no, tradycje większe, stawów mają też sporo. Sama szkoła jest bardzo ciekawym obiektem, więc ta wymiana między tymi szkołami już funkcjonuje od bardzo, bardzo wielu lat. I na pewno stawy mają zdecydowanie większe w porównaniu do nas, bo przynajmniej ja się spotkałem z największym stawem, jak byłem w Dolnośląskim, który miał 100 hektarów, no, gdzie była ryba handlowa. Natomiast w Czechach na praktykach, jak byliśmy, to największy staw, który widzieliśmy, przy pełnym zalaniu ma ponad 700 hektarów. O! Niektóre jeziora. Gdzie na przykład u nich to wygląda... No w Miliszu po 360 tak, hektarów, tak, nie? Mają tam też stawy. Widzieliśmy, akurat nie mieliśmy okazji być przy samych odłowach, tylko widzieliśmy je z boku. To oni akurat na tym wielkim stawie odławiają co roku 100 ton i zalewają go na nowo. Gdzie czasami trafiają się bardzo duże karpie, ponad 10, nawet nieraz 20 kilo, ponieważ się gdzieś uchowają. Gdzieś jeszcze tam sprytnie... Tak, że nie odławiają go od zera, tak jak u nas to wygląda co roku, gdzie staw jest odławiany do zera, to znaczy wyjmowane są wszystkie ryby i albo idą na sprzedaż jak ryba handlowa, albo na rybki, kroczki, idą na stawy kolejne na zimowy, gdzie zimują i czekają na cieplejsze dni. No i za praktyki normalnie otrzymujecie środki finansowe, tak? Jesteście tak zwanymi pracownikami wtedy gospodarstwa. Tak. Ja pamiętam, że ja miałem pensję brygadzisty. Był niezły zaszczyt gotówki na wakacje. No śmiało, tak, śmiało od 8 klasy sobie te wakacje mogłem organizować, między innymi właśnie dzięki faktycznie szkole. No i to jest to też, że mamy te wyjazdy czasami, no tak samo ja, bo wchodząc tutaj do szkoły, to praktyki odbyłem i w Gołyszu, w Gospodarstwie Polskiej Akademii Nauk, też były Gosławice, były Mazury, czyli Szwaderki. Także no, jest duża możliwość, jeżeli chodzi o te zajęcia letnie, te praktyczne. Kwestia, gdzie tam kto chce pojechać po prostu. Gdzie tam się to w zasadzie, kto ma jakieś zainteresowania, może śmiało zadzwonić do jakiegoś gospodarstwa, szkoła mu w tym pomoże i ciach i jedziecie. No, na pewno, jak wszyscy mówią, że na praktyki z Sierakowa, no to nie ma najmniejszego problemu. Tylko termin i można jechać. To prawda. Tak jak było w moim przypadku, gdzie ja dzwoniłem 2 dni przed moim przyjazdem na praktyki. O, i ciach, siadaj. Tak, ciach. Z Sierakowa mogę. Cyk, jechałem i od poniedziałku już byłem na praktykę. Tak samo warto dodać, że uczniowie po technikum rybackim mają też potem łatwiejszy start na samych studiach, tak? Chociażby jeżeli chodzi o kontynuację nauki, czyli zajęcia na przykład w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, gdzie już samo słowo, że się jest po technikum w Sierakowie, często ułatwiało, powiedzmy, zdanie wielu egzaminów, tak? Bo to jest jakby kontynuacja tego, co uczyliśmy się tutaj w szkole. Także jest też jakby ta alternatywa, że po szkole można kontynuować. Fundamentalne podstawy są. Tak, fundamentalne podstawy są. Można kontynuować tą naukę, tym bardziej, że ich teologowie są coraz bardziej potrzebni u nas, bo brakuje tego typu osób. Nie ma młodych, którzy się kształcą w tym zawodzie, więc... Rozchwytywani są. Rozchwytywani są. Są warunki ku temu, żeby tą naukę właśnie... Boicie się, że nie będziecie mieć pracy na przykład? Nie, w tym przypadku na pewno nie, bo tak jak na przykład ja jestem... Jeszcze z mieszkaniem od razu dają się gdzieś. Tak, naturalnie, no koledzy z drugiej klasy mają jeszcze czas, no jeśli chodzi o mnie, no to i przez szkołę i też przez znajomości bardzo dużo ofert przychodzi, czy na przykład w PZW w Legnicy, w ośrodku zarybieniowym, w drugim ośrodku zarybieniowym w Lublinie, gdzie to jest już większa wycieczka
Teraz na przykład ostatnio przyszła oferta z palmiarni w Poznaniu, w dziale akwarysty. O! Tak. No ewentualnie można po znajomościach, po praktykach pójść do gospodarstw, w których miało się praktyki. No na przykład. Widzicie? Słuchajcie, naprawdę zachęcamy Was jeszcze raz do zainteresowania się Technikum Rybactwa Śródlądowego w Sierakowie. Zespole szkół rolniczych. Jest internat. Jest... co zespół szkół? Już zespół szkół. Aha, przepraszam. Zespole szkół. Jest internat, jest Puszcza Nanotecka, jest Stadina Koni. Ja jeszcze pamiętam od drugiej klasy codziennie sobie jeździłem tutaj po Puszczy Nanoteckiej na wałachach bardziej niż na ogierach, na koniach generalnie. Ale... Zobaczcie, za oknem od razu jest zielono. Z drona jeszcze będziecie widzieć, jak tu jest przepięknie. No i pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie zatem. Pozdrówcie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. I do zobaczenia. Człowiek jak wejdzie do tego boru, to wydaje się takie malutkie. Przepiękne miejsce nad jeziorem Lutomskim. Długie, typowo rynnowe jezioro, które jest w bardzo bliskiej okolicy szkoły, w zasadzie całego Sierakowa. Wcześniej, jak chodziłem do szkoły, to tutaj odbywały się również praktyki. To tym jeziorem gospodarowała, zarządzała szkoła. Była właścicielem, ale zarządzała, zarybiała. Tutaj się mnóstwo, chyba większość polskich rybaków i ichtiologów uczyła nie wyławiania ryb, też, ale przede wszystkim biologii. Biologii dotyczącej, w jaki sposób tak naprawdę żyje jezioro. Zobaczcie jeszcze na te buki cudowne, które się ciągną takim wąwozem. Widać wówczas, jak ten lodowiec dokładnie tutaj sobie, o, i w drugą stronę jest to samo, do góry, wyrył rzeźbę właśnie tego jeziora Lutomskiego. To dziwne, po drugiej stronie jest jezioro Jaroszewskie, które jest w zasadzie, czy mega jakimś oligotroficznym, to nie, ale malutkie oczko z 30-metrową głębokością, czyli w zasadzie taka dziura. Inny zupełnie typ jeziora, gdzie też nim szkoła zarządzała. Tamte było sielawowe, można było rozmnażać sielawę, wpuszczać ją, produkować, zarybiać. Na tej sielawie się trzymał bardzo duży szczupak. Potężny, gruby, wysoki szczupak. Jeżeli się brało tarlaki na przykład do tego, żeby wytrzeć, to nie było żadnego problemu, żeby całą łódkę, pierwszy raz w życiu wiosłowałem, gdzie cała łódka po brzegi była wypełniona szczupakami, potężnymi szczupakami, które braliśmy, żeby wytrzeć w lęgarni takiej szkolnej, po to, żeby jeszcze dodatkowo zarybić, wypuszczając tarlaki wówczas. I było tego tyle, że no, można by powiedzieć śmiało, w głowie się nie mieści. Naprawdę. Mnóstwo. To było kawałek temu, a jeziora się zmieniły diametralnie. Całkowicie. Tak, tam było, to jest jezioro Jaroszewskie. W pięknym miejscu, też malownicze, z wyspą. Gdzie bardzo fajna charakterystyka dna wokół tej wyspy była, przy takim głębokim jeziorze, tak małym.
a tutaj... Natomiast głębokość była, nie pamiętam tak dokładnie, czy gdzieś tam 5 metrów było czasami, średnia około 3 bodajże. 2,5 może teraz. O, i był sandacz, było mnóstwo węgorza. Każda ryba w zasadzie słodkowodna. Z woleniem włącznie, z kleniami. Tak, jezioro połączone z rzeczką Osiecznicą, z rzeką Wartą. Pamiętam, jak dziś, jak miałem akwarium w internacie, to jak poszło się nad Osiecznicę i włożyło się podrywkę taką zwykłą, to w zasadzie przy jednym wyciągnięciu miało się kilkanaście gatunków małych rybek, które można było hodować w akwarium i karmić je tymi rozwilitkami i tak dalej, jakimiś zawiesinami, tworzyć różnego rodzaju pokarmy. I od kiełbika po węgorza. Naprawdę. Mnóstwo. Sandacze. Leszczyki. Klenie, jazie oczywiście. Miętusy. Cały wachlarz z różanką włącznie. Ryb z kiełbikami, które na dnie. Przepiękne akwaria można było sobie tworzyć. I też patrzeć, podglądać te ryby. I się uczyć cały czas ich zachowania i tak dalej. No i słuchania tego, co w szkole mówią. Śmieje się jakaś wrona za mną. Nawet nie kruk, niestety. A to były dyrektor. A może on się śmieje? Żartuję. Natomiast można było podpatrywać sobie. I do dzisiaj w zasadzie ta szkoła istnieje. Ma również praktyki, jak słyszeliście. Więc w takim malowniczym terenie można żyć na co dzień z przyrodą, odpoczywać totalnie. Akurat do góry Bosiusku ktoś piłuje. Jakieś remonty wiosenne robią. Ale tu jest silence totalny. I miasto żyje, ośrodki żyją. Warta, 100 jezior. Można wypożyczać sobie sprzęt, popływać też przy okazji. Zaprosić rodziców tutaj, żeby przyjechali, odpoczywali. No moi tak robili przynajmniej. Więc zobaczcie, zapraszam. Do tego, żeby się zastanowić, czy nie lepiej w tym biegu uczyć się o rybach i wyciszyć łeb przed miastem. Tak myślę. Piękny zachód. Takie kadry też miały między innymi być w materiale dotyczącym szkoły Technikum Rybacza Śródlądowego w Sierakowie. I słuchajcie, dron zawisł. Ja myślałem, że już jest sytuacja nie do uratowania. Że już jest koniec. Że materiał tam również zostanie na tym drzewie. Chłopacy z technikum musieli wchodzić. Ale jednak z pomocą przyjechała straż. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Tego jeszcze nie było. Ewentualnie go strącimy i będziemy łapać. Szok.
Jest, brawo! Ale jaja. Co za operacja. Uważajcie, uważajcie na głowy. Podwiozę was do szkoły, co? A ja tu jeszcze. Aha. Ale akcja. No to tak szybko byśmy nie byli. Nie no, wielkie podziękowania dla was, słuchajcie. Mieliście już takie wyzwanie? Nie, to zawsze pierwsze. Ale kto wie, czy się nie będzie powtarzało, nie? Bo wiara lata. Możliwe. Nie, z nim by nie było problemu. Ale on już wracał i tak dalej. I tu chciałem, bo tam mam samochód zaparkowany do góry, na spokojnie tak chciałem go wylądować, a on zaczął mi automatycznie lądować po prostu na dół. Już... tak, tak. I ja mówię, no kurczę, no żeby tutaj, no i potem już widziałem tylko drzewa i tak dalej, przeleciał przez jedno, drugie, trzecie. I ja mówię, no ja nawet nie wiedziałem, na którym jest, nie? Więc mówię, na ten 3% baterii. Zlokalizowałem go, że po prostu szedłem tutaj i zacząłem go szukać, bo... Jakbym nie wysłał sygnału, że dźwięk wysyłał i światło, to ja bym go nie zauważył, nie? Może w którymś momencie, wiadomo, że tam... No mówiłem, pali się! Super, super, super. Jest akcja uratowana. Dron uratowany.